mogę w to uwierzyć. Idę na przyjęcie Jareda. On jest taki uroczy. Ha, nie pamiętam, żebym jadł sałatkę, ale nie narzekam. Popatrzcie na niego. Byłaby z nas urocza para. Aha, cmok, cmok. Fu, nie ma mowy. Nie sądzę. Co? Serio? Odrzucona nawet we własnym śnie. Jak wyglądam? Ha, jeszcze tylko... Zaraz. Jesteś taki śmieszny. Nie mam szans z nią rywalizować. Co? Zaraz. Wyglądam super. Czy to się dzieje naprawdę? Czas na metamorfozę. Nie mogę tracić ani chwili. Chwileczkę. Wolałbym pocałować czosnek. Fuj! Mam przed sobą dużo pracy. Od czego zacząć? To nie będzie łatwe. To takie niesprawiedliwe. Co to za przeszywający hałas? Lecimy! Powitaj swojego przyjaznego wampira. Jared, co ty robisz w mojej łazience? Słyszałem, że ktoś jest w tarapatach. Tak, to byłam ja. Spójrz na mnie. O, może mogę pomóc. Spójrz na to. Jestem poniekąd amatorem dobrego makijażu. To takie moje małe hobby. Niesamowite, ale super. Dawaj to. Trzymaj. To jest mój szczęśliwy dzień. Nadszedł czas, by zabłysnąć, a ja się stąd ulatniam. Okej, to było dziwne, ale nie narzekam. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Czy to jest nić? Co mam z tym zrobić? Och, wiem! Będę musiała umyć twarz. Naturalny wygląd, ale nie na długo. Zacznijmy od cieni do powiek. Uwielbiam ten kolor, naprawdę podkreśla moje oczy. Teraz potrzebuję tego sznurka i tego podkładu. Zanurzę w nim kawałek nici. Muszę ją całkiem pokryć. To powinno wystarczyć. Potem przeciągnę ją na swojej skórze. Użyję różnych kolorów. Wow, to jest niesamowite, ale jeszcze nie skończyłam. Dodam więcej cienia do powiek. Chcę, żeby się dobrze pokrywało z resztą. I jeszcze troszkę wokół ust. Wyglądam strasznie. Podoba mi się. Mój makijaż jest gotowy. Co dalej? Czuję się wspaniale. Ha, ale te ubrania nie pasują. One raczej nikogo nie przestraszą. Muszę to naprawić. Zobaczmy, co tu mam. O, to jest ładne. Mam być przecież wampirem. Muszę wyglądać olśniewająco, lecz ponuro. Tak jak to. Obczajcie te ruchy. Mogłabym na niego patrzeć cały dzień. Mua! Pora na wielkie zakończenie. Ha? Gdzie on poszedł? Och, musiałam zostawić otwarte okno. Niespodzianka. Och, wróciłeś. Spójrz na tę kolorystykę. A co z nią niby nie tak? Po prostu nie mogę na to patrzeć. Wracam do mojego grobowca. O co mu znowu chodzi? Zostawił swój płaszcz. A teraz jest już mój. Przymierzę go. Och, całkiem przytulnie. I nawet mi w nim do twarzy. Ale potrzebuję akcesoriów. Ha, to nie przejdzie. Nie. Nic się z tego nie nadaje. Och, to jest takie denerwujące. Wszystko jest bezużyteczne. Dlaczego to zawsze się dzieje? O, pudełko pełne śmieci. Może tam znajdę coś użytecznego. Warto spróbować. Miś pluszowy? Och, nie, dzięki. To wszystko śmieci. Tylko marnuję swój czas. Ale zaraz, mogę przecież użyć tego pudełka. Najpierw pokroję je na odpowiednie kształty. O, tak. Następnie potrzebuję kleju. Nałożę go wzdłuż krawędzi i ustawię te części pod kątem. Zrobię tak ze wszystkimi. Muszę upewnić się, że się trzymają. Nie chcę, żeby to się rozpadło. Inne wampiry by się ze mnie śmiały. Wyobrażacie sobie? Jak na razie wszystko idzie dobrze. Teraz muszę przymocować górną część. Potrzebuję dużo kleju do tego. Wygląda dobrze, ale ta kolorystyka mi nie pasuje. Lepiej to pomaluję. Użyję tej gąbki. To mi da równomierną powłokę. Nie mogę pominąć żadnego miejsca. To musi być idealne. To nawet całkiem przyjemne zajęcie. Wampiry prowadzą taki bajeczny styl życia. Prawie skończyłam. Została już tylko jedna sekcja do pomalowania. Potem pozwolę temu wyschnąć. Nie powinno to zająć dużo czasu. I jest już gotowe do noszenia. Wow, to niesamowite. To jak olbrzymi kamień szlachetny. Inne wampiry będą zazdrosne. O, o,
Zapomniałem mojego płaszcza. Czuję się nagi bez niego. Ło! Spójrz na ten płaszcz. Jest cudowny. Podoba ci się? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. To takie słodkie. Mogę ci taki zrobić. Poczekaj tylko sekundę. Mam tu worek na śmieci. Nie ruszaj się. O, czuję się fantastycznie. Wszystkim wampirom opadną szczęki, jak to zobaczą. To jest niesamowite. A ty? Essie, moja droga. Znasz moje imię? Pora się nieco zabawić, a przy tym wyglądać bardzo modnie. Brzmi fantastycznie. Lećmy więc. Hej. Już prawie moja kolej. Jestem taka podekscytowana. Poczekaj. To dopiero interesujący strój. Dzięki. To był sarkazm. Proszę, mam ładny uśmiech. Spadaj stąd. Ale niemiły. Wow. Auć. Ja to zrobiłam? Nie chciałam cię skrzywdzić. Co to za nietoperz? Witam. I po co ta przemoc? Próbuję dostać się na imprezę. Och, w takim stroju? Musisz być bardziej jak wampir. Widzisz, co mam na myśli? Wow! Jestem na to w pełni gotowa! Czas uruchomić tryb wampira! Jak zostać wampirem? Porcelanowa skóra! Zdecydowanie takiej nie mam! Wyglądam jak chodząca pizza pepperoni. No dalej, wydusz się. Proszę. To wszystko na nic. Po co w ogóle próbuję? Nie załatwię sobie nowej twarzy. Chociaż mogę czegoś spróbować. Wykorzystajmy tę słomkę. Cel namierzony. Chwila. Betty wampirzyca? To chyba może poczekać. Czekaj, już odbieram. O! Dobrze, że odebrałaś, Naomi. Co ty wyprawiasz? Dokonuję metamorfozy. Och, biedactwo. Chcesz mieć gładką skórę? W takim razie potrzebujesz tego. O, dzięki. Jak mam tego używać? I co to za dziwna końcówka? Czy to wysysa pryszcze? Hej, zadziałało! O! Nie mogę w to uwierzyć! Moja skóra jest oczyszczona! Już czystsza być nie może! Ani jednej skazy w zasięgu wzroku! Ale nadal masz zaskórniki. Użyj tego. Nałożyć to na nos? Dziękuję! Po prostu się przykleja. Całkiem miłe uczucie. Teraz chwila prawdy. Tylko na to spójrzcie. Paskudne. Bleee! Wow, czy to naprawdę ja? Moje pory wyglądają świetnie. Tak, ale co ja widzę? Czy to jest... nieważne? W porządku. Teraz, gdy moja skóra jest już piękna, mogę przejść do głów. Jak wyglądają? Proste i krótkie. Wcale nie mam głów. Co mogłabym wykorzystać? O, kochany zwierzak. Może coś stąd. A co znajdę tutaj? Bingo! Zobaczmy. Spójrzcie na to. Mnóstwo ostrych narzędzi. Ale najbardziej przyda mi się ten pilnik. Po prostu sama je ukształtuję. Czy to działa? Boję się. Nie, potrzebuję pomocy Betty. Naomi? O co chodzi? Potrzebuję kłów. Chcesz kły? Takie jak moje. Już myślałam, że nigdy nie poprosisz. Widzisz to? Dzięki. Okej, jestem gotowa. Resztki jedzenia znikajcie. Nie zapomnij wyczyścić jeszcze tutaj. Uff, czuję się o wiele lepiej. Ale co to jest?
Co? Nie będzie bolało? Spokojnie. Nie ruszaj się, dobrze? Teraz otwórz buzię szeroko. Czy już kończysz? Tak, gotowe. Jesteś tego pewna? Wyglądam jak króliczek. Chciałam się trochę rozerwać. Czekaj chwilę. Płyn do płukania. Chusteczka. I gotowe. Naprawdę? Wow, ale ostre. Dobra robota. Ale czy są przerażające? Szybko się uczysz. Dobra, muszę lecieć. Pa! Uwielbiam je. Auć. Przynajmniej wyglądają świetnie. Okej, co dalej? Oczy? To nie będzie trudne. Oj, Betty? Co tym razem? Witam ponownie. Czas na oczy. Chcesz mnie ugryźć? Oj, że niby ja? Aktualnie jestem weganką. Wolę roślinne jedzenie. Smakuje równie dobrze. To pa. Czekaj, nie rozłączaj się. Oj, ale zimno. Co to jest? Sprzedajemy ugryzienia do kupienia? Za jedyne $5? Lepiej do nich zadzwonię. Jedno ugryzienie, poproszę. Ale to było łatwe. Chcesz być ugryziona? Jestem do usług. Mam nadzieję, że podobają ci się czerwone oczy. Chodź ze mną. Wow. Daj mi chwilkę. Czy mogę skorzystać z tego stołu? Muszę stworzyć odpowiednią atmosferę. Soczku. Oj, dziękuję. Proszę. Jeszcze tylko kilka rzeczy. Niech spojrzę. O, chyba mam co trzeba. Tak, to jest to. Trzeba dbać o skórę. I ładnie pachnieć. Teraz jestem gotowy. A ty? No dobra, zróbmy to. A zatem? Cóż, ciekawe uczucie. To już się stało? Skończyłeś mnie gryźć? Muszę to zobaczyć. Wow, są jaskrawo czerwone. Cieszę się, że jesteś zadowolona. A wynagrodzenie? Co? Oj, chwileczkę. $5, prawda? Fantastycznie. Nie zapomnij zostawić recenzji w sieci, papatki. Do zobaczenia. Spójrzcie na tę wampirzą ślicznotkę. Zdobędę mnóstwo polubień. A teraz wracamy do pracy. Włosy. To powinno pójść gładko. Gdybym tylko mogła coś zobaczyć. Czy coś jest nie tak z moim lustrem? Po prostu zapytam Betty. Albo użyję mojego ekranu. Jak pozbyć się łupieżu? Spójrzcie na ten martwy naskórek. Ohyda! Muszę mieć coś w zanadrzu. Może tutaj? Oj, albo tu. Koniec z wysuszoną skórą głowy. Wystarczy wlać odżywkę w to miejsce. A potem trzeba nałożyć wieczko i pomasować skórę głowy w ten sposób. Działa złuszczająco. Wyglądam całkiem nieźle. O tak, ale czyste? Ach, to też wspaniałe uczucie. Ale jak mam ułożyć fryzurę? No dalej, wyschnijcie już. Uj, ale to jest irytujące. A może wykorzystam tę plastikową siatkę? Nareszcie, dokąd zmierzamy? Włożę do środka wszystkie włosy, a potem wpuszczę gorące powietrze. I już, włosy są suche. Teraz wystarczy nimi potrząsnąć. Ale poplątane. O, podoba mi się. W sensie, to nagły wypadek. Pomóż mi.
Co? Moje włosy to tragedia, widzisz? Mogę to naprawić za odpowiednią cenę. Ej, chyba mam jeszcze kasę. Przyjmujesz gotówkę? Niech będzie. Co ty masz za strój? Tylko spójrzcie na te rajstopy. Właściwie to mam pomysł. Co? Co do? O! Mogę je pożyczyć. Pomogą nam uzyskać idealne loki. Wystarczy zawinąć na nie włosy. Widzisz, jakie to proste. Trzeba owinąć kosmyki w taki sposób. Użyję spinki, aby przytrzymać włosy. Jak długo muszę czekać? Niech pomyślę. Jeszcze chwilka. Już? Dwa, trzy, nie. Raz, dwa, trzy i już. Zobaczmy, jak to wygląda. Po prostu to zdjąć. Wow, spójrzcie na te fale. Są super. Wiem, to nic wielkiego, ale tego musimy się pozbyć. Żegnajcie, okulary. Witaj, makijażu. Eyeliner podkreśli te czerwone oczy. Jeszcze czerwone usta i policzki. Co o tym sądzisz? Wow, jesteś niesamowita. Cóż, staram się. A skoro już tu jesteś. Tadam! Nie wierzę. Mam biżuterię. Ale dopasowana sukienka. A te buty? Sama siebie nie poznaję. Oj, jestem taka dumna. Baw się dobrze. Och! Wpuścili mnie. Teraz muszę się wyluzować. Co tam, chłopaki? Wow! Ciebie również miło poznać. Cała ta ciężka praca zdecydowanie się opłaciła, prawda? Odsuńcie się, dziewczyny. Wyglądasz naprawdę cudownie. Brawo, Naomi. Moja praca dobiegła końca. Co tu tak ciemno? Wezmę tylko kilka rzeczy i spadam stąd. Jest tu kto? Chyba wypiłam za dużo kawy. A, pomocy! Co ten wampir taki niski, a ten mega wysoki? Ech, znów mi uciekła. Och, to bolało. Hej, daj łyka. No dobra. Ale to jest pyszne. Fest mi się pić chciało. No, widzę. Ale nie tylko wampirom. Wampiry. Straszne, co? To na pewno krew. Wkraczam do akcji. Jestem już blisko. Ej, wiedziałem. Świeża, ciepła krew. Mam was. Pożegnajcie się z żywotem. Nie, błagam. To nie krew, tylko sok z granatu. Jak śmiesz, śmiertelniku. Myślisz, że się ciebie boję? Ja... ten... Co to ma być? Ha! Okej, jeszcze raz. Jest nie do pokonania. Został mi ostatni kołek. O nie... Nie we mnie! Co on taki ogromny? Niech to, dobrze celuje! O nie, skończyły mi się kołki! A ja się dopiero rozkręcam! Wątpię. Do powonienia. Dobrze, wchodź. Następny, no dalej, ruszać się. Ach, ale kolejka. Potrzymaj to, zaraz będziemy na początku. Serio? Przygotuj się na konkretny strach.
Co to? Ale słodki wampirek. O, mam ochotę go przytulić. Przecież piję waszą krew. Ludzie są wredni. Ty ich przestrasz. Zaraz dostaną nauczkę. Wampir! W nogi! Wypiję waszą krew. Teraz możemy sobie usiąść, gdzie chcemy. Nie krzywdź nas. Chodźmy. Zawsze działa. Słodko się boicie. Ale w tym filmie krew się leje. Nie wchodź tam. Dlaczego włączyłam sobie horror? A! Nie spodziewałam się towarzystwa. Okej, jestem uzbrojona. Powieszę to na drzwiach. Żaden wampir tędy nie wejdzie. Ciszej, bo nas usłyszy. Okej, jest mocno zajęta. Pyszne, różowe mięsko. Ależ mam na nią ochotę. Nadchodzę. Czekaj na mnie. Czosnek. Ej, idziesz? Ale miałem fuksa. Zemszczę się. Więcej dla mnie. Nie ma pojęcia, że tu jestem. A? Tu też jest czosnek? W nogi. To działa. Muszę kupić więcej. Ła! Nie cierpię człowieków. Nie bądź taki. Ale masz obsesję. Ja tam wolę zakupy. Ta będzie idealna. Teraz czekamy. To już? Zaraz wracam. Już idę. Ale szybka dostawa. Jest większa niż się spodziewałam. O, ale ciężka. Jeszcze trochę. Już prawie. Popatrz tylko. Pokryta pajęczynami i takie tam. A nie mam nawet urodzin. Pokaż, co jest w środku. Już patrzę. Przestronna. Wyścielona najlepszym jedwabiem. Ale ekstra. Wow. Zmieszczę się tam? Proszę. O, uroczy jesteś. Możesz na chwilę wejść. Wow, ale tu fajnie i mrocznie. Martwe drzewa i w ogóle. Niesamowite miejsce. Nie imprezowałem jakieś 1000 lat, ale wciąż umiem się ruszać. Chodźmy. Kontrola wzrostu. Spełniam ten wymóg. Dobrze, udanej zabawy. Twoja kolej, maluszku. Ja z nią. Najpierw kontrola. Na bank jestem wyższy. I co? Niestety. Nie wierzę. Do widzenia. Nie wpuszczą mnie. To wezmę sprawy w swoje ręce. Dzięki temu będę nieco wyższy. Muszę tylko rozwinąć skarpetkę i schować ją w bucie. Zyskam kilka centymetrów.
Super, tyle wystarczy. Sprawdźmy. Może być? Tak? Wiedziałem, że się uda. Imprezka! Dziwne to było. Wistawio, patataj! Krwisty koktajl, mój ulubiony. Auć! Rozcięłam sobie palec. Świeża krew. Jestem taki głodny. Muszę coś zjeść. Siemka! Czego? Czego ty chcesz? Nie ruszaj się! Nie, nie zbliżaj się! Chcę do mamy! Uśmiech! Mam tu taki śliczny plaster. Proszę bardzo. Lepiej? Co się dzieje? Pora na małą przerwę. Co? Nie topesz? Gdzie on jest? Really? Hej, pospiesz się. Auć! Co? Chyba wypiłem za dużo kawy. Gdzie jest czosnek? Spokojnie, potrzebujemy tylko twojej pomocy. Będziemy mieli dziecko. Kochanie, myślę, że to już. Co? Nie czuję się najlepiej. Co się dzieje? O, chodź za mną. O nie, o nie. Nie panikuj, oddychaj głęboko. Okej, to wydaje się proste. Rzucę tylko okiem. To jest przerażające. Doktorze, czy mnie słyszysz? Czy to normalne? Nie zbliżę się do tego. Sam zobacz. Ratuj się, kto może. Ale... Muszę zrobić mu zdjęcie. I co teraz? I co teraz? Mnie nie pytaj. Ty jesteś lekarzem. Tylko spokojnie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Musisz mi pomóc. Boję się. Przytul mnie. Co? Co się stało? Spójrzcie tylko. Uff, cieszę się, że już po wszystkim. Czy coś przegapiłem? Jesteś tatusiem. Niewiarygodne. Dobra robota. Mam wpisać, że to chłopiec, dziewczynka, czy nietoperz? Och, ma moje oczy. Mam zamiar sprzedać te zdjęcia za krocie. Będę bogaty. No nie. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa. Uśmiech. Nienawidzę ostrzyć kłów. To zawsze takie nieprzyjemne uczucie, ale trzeba to zrobić. Przestraszyłam cię? Co ty masz na sobie? Sama je wybrałam. Całkiem fajne, co? Wampiry noszą się na czarno. Czekaj, czy to tiara? Najważniejsze są akcesoria. Udawaj, że tego nie widziałeś. Jestem stuprocentowym wampirem. Ja to ocenię. Gdzie jestem? Przed tobą najtrudniejszy test znany wampirom. Ej, ale ja się nie uczyłam. Czekaj, czy to lustro? Prawdziwy wampir nienawidzi światła. Trzymaj to z dala ode mnie. Dopadło mnie. To nawet trochę zabawne. Nie, nie jest. Spróbujmy czegoś innego. O, okej. Zobacz, jak sprawiam, że ten papier lewituje. Kontroluję go za pomocą mojego umysłu. To jest właśnie moc wampira. Niezła sztuczka magiczna. Teraz twoja kolej. Łatwizna. Leć, papierku, leć. O, to działa. Spójrz. Chwileczkę, ale jak? Może jej nie doceniłem. Lepiej, żeby nie widział tej żyłki. Nie tylko on zna ciekawe sztuczki. Muszę zachować pozory. Czy to wszystko? To jeszcze nie koniec. Patrz. Wow, jesteś do góry nogami. Nie kręci ci się w głowie? Jestem wampirem. Wszyscy to umiemy. To leży w naszej naturze. Twoja kolej. Mam też tak zrobić? Nie ma problemu. Daj mi tylko chwilę. Czekam. To się zwykle nie zdarza. Chwilę? Ty nie jesteś wampirem! Oszukałaś mnie! O, niedobrze! Nie pozostawiasz mi wyboru! Co jest? Uff, dobrze, że miałam przy sobie czosnek! Muszę lecieć!
tak się cieszę. Więc to jest właśnie mój pokój. A gdzie jest trumna? Usiądź. Zaraz wracam. To jakiś koszmar. Jakie okropne, jasne kolory. O! Cofnij się, bestio. Tak, nie chcesz ze mną zadzierać. Chodź tutaj. O, wróciła. Mam nadzieję, że lubisz jabłka. Dzięki. Mam to zjeść? Chrupiące. O, mój kieł. Jak boli. Jak to straszliwie boli. Tak mi przykro. Dlaczego? Za co mnie tak pokarałaś? Zrób coś. Nie martw się, zadzwonię do lekarza. No dalej, halo? Potrzebujemy pomocy. Mam co do tego złe przeczucia. Jasne światło, wyłącz je. Zanik mocy. Nie, cofnij się, nie rób mi krzywdy. Witam. O, cześć. Otwórz szeroko, to nie będzie bolało. Obiecujesz? Wiem, co robię. To dobrze. Zmieniłem jednak zdanie. Nie bądź niemądry. To wszystko? Gotowe. Teraz musimy wyczyścić twoje kły. Będą błyszczeć. To brzmi dobrze. Nie, wszystko tylko nie to. Nie ruszaj się. Właściwie to nawet trochę łaskocze. Spójrz na tę szyję. Jest taka soczysta. Muszę się oprzeć, ale wygląda tak zachęcająco. Wow, uśmiechnij się. Jak? Sam zobacz. Ha, dobrze. Jesteś nie tylko dentystką, ale i artystką. Aż szkoda będzie zabrudzić je krwią. Cieszę się, że ci się podobają. A, mój darmowy posiłek ucieka. Wracaj tu. Kolejny zadowolony klient. Coś nie tak? Chcę wyssać twoją krew. Hej, jak leci? Cześć, właśnie skończyliśmy. To naprawdę bolało. O nie, moje zęby. Co za wstyd. Co za dzień. Cieszę się, że jestem już w domu. Praca wampira nigdy się nie kończy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Juhu! Co? Pamiętaliście? Oczywiście, że tak. Nie powinniście byli zadawać sobie tyle trudu. Naprawdę nie trzeba było. Juhu! Nie znoszę tego. Uwielbiam tę piosenkę. Patrzcie na to. Ale super. Kupiliście mi tort? Pomyśl życzenie. Światło słoneczne. O, to chyba był błąd. Nieważne. I tak był nudny. My nadal możemy się dobrze bawić. Lubicie pranki? W takim razie... raczej dogadalibyście się z wampirami. Miłego oglądania. Ty, od kogo ten prezent? Chloe? A, na pewno nie. No? Ach, nietoperze! To nietoperze! Zabierzcie je ode mnie! Kto by zrobił coś takiego? Już wiem, czyja to sprawka. Wszystko zgodnie z planem. Odpłacę się pięknym za nadobne. Malujemy całą twarz na biało. Nawet brwi. Drugi krok. Oznaczamy czarne akcenty. Wyraźna linia włosów. Moje włosy już są ciemne i krzaczaste brwi do kompletu. Przechodzimy do oczu. Czerwone będą wyglądały na zapadnięte. A czerń uwydatni efekt zmęczenia. Czas na zmarszczki. W końcu żyje od stuleci. Im więcej, tym lepiej. Fioletem dodatkowo podkreślicie upiorny wygląd. Nawet nieźle. Teraz zapadnięte policzki. I może dołeczek w brodzie? Muszę zakryć czerwień ust.
Nie szczędzimy czerni. Co dalej? Zębiska. Dopiero co wtopiły się w świeże zwłoki. Spokojnie, to tylko make-up. Powitajcie króla wśród wampirów. Do zoba na matmie. Hej, kto wyłączył światła? Nikogo nie widać. Co z tą lampą? Oj tam, pewnie awaria. Co to było? Ej, kto tam jest? Czy to kartka? O, trochę dziwna. Teraz to się denerwuje. Mam przeczytać? I do kogo ona jest? To chyba list. Odwróć się. O nie. Halo? Matko. To... Hrabio Dracula. Miło poznać. Buu. Wiedziałem, że filmiki z makijażem w końcu się przydadzą. Kolejny wieczór filmowy. Szkoda, że w domu Briana. Toli jak najęty. Po prostu zgłośnie. Ciągle go słychać. Dawaj. Nie da się głośniej? Muszę zatankować. ZW. Czyli zaraz wracam. Mógłby już nie wrócić. Czy on potrafi nie gadać? Chętnie bym go uciszyła. Chloe, to jest to! Ugryź mnie swoimi zębami! Mówisz? Nie! Nie naprawdę! Aha. No. Dobra. Weźcie papier do pieczenia i gorącym klejem narysujcie gwiazdkę. A najlepiej dwie. Poczekajcie, aż wyschną. Teraz klejem do makijażu przyklejcie gwiazdki do szyi. Nanieście gąbką podkład pasujący do skóry. Środki wypełnijcie eyelinerem, a na wierzch dodajcie czerwieni. Sztuczna krew doda im realizmu. Zróbcie czerwone kropki wokół ugryzień. Przypomina rozlew krwi. Wróciłem! Co? David? Czy Chloe robi to, co mi się wydaje? Uciekam stąd! Nabrał się. Świetna robota. Co za gołąbeczki. Co masz na nogach? Dla mnie? Co to jest? Dzięki? Też mam coś dla ciebie. Pamiętałeś o naszej rocznicy? Serio? To ma być śmieszne? O-o. Lepiej odbiorę. Rychło w czas. Chce mi dać czosnek? Też go dostanie. Weźcie główkę czosnku i wbijcie w nią szpikulec. Teraz rozpuśćcie czekoladę i zanurzcie w niej czosnek. Już nie wygląda jak czosnek, nie? Kelner? Proszę to przynieść, dobrze? Z pracy dzwonili. Pańska czekolada? Nie zamawiałem. Ale nie odmówię darmowej czekolady. Dobrze. Jedziemy.
Powiedz a. Czy to czosnek? Muszę się napić wody. Co za paskudztwo. Ble! Miłej rocznicy, skarbie. A pan z czego recholi? Przyniosę rachunek. O, cześć, Brian. Zaprasza do kawiarni? Muszę się przebrać. Skórzana kurtka? Na bank dobrze wyglądam. O, no tak. Nie widzę odbicia. Bycie wampirem jest do kitu. Chciałabym być człowiekiem. Hej, David. Jak wyglądam? Tak, o. Naprawdę? Idę na randkę i chcę być piękna. Może makijaż? Pomalujesz mnie? Dobra. Musisz się częściej malować. Tak, znacznie lepiej. To się nazywa boski wygląd. Ależ nie ma za co. Baw się dobrze. Powinna już tu być. Oj! Nikt nie widział? Wracaj tu! Ach. Cześć, Brian. To ja. Chloe? To ona. Sorki za spóźnienie. Wow. To Chloe, prawda? No? Sorki, ktoś dzwoni. A, okej. On mnie zbywa. Mam coś na zębach? A, muszę się przyjrzeć. Chyba jestem gotowa na zajęcia. Może jeszcze się uczeszę. Ha? Co to? Co jest grane? Nie wrzeszcz! Niełatwo się czesać bez odbicia. Jesteś wampirem? Nigdy wcześniej nie spotkałam wampira. No to teraz spotkałaś. Możesz się mną zachwycać. Wow, ale super! Sama bym chciała zostać wampirem. Bylibyśmy uroczą parą. Co ty na to? Pogryziesz mnie? Jestem soczysta. Że co? Czekam! Ty tak na serio? Nie ma mowy! Och, ci ludzie! Hej, wracaj! Przepraszam! Więc to tak, co? Pokażę mu! Jeszcze tego pożałuję! Powinienem pójść do dentysty! Auć! Cicho tam! Próbuję czytać! Ciekawa książka! Zgłodniałem! Czas na przekąskę! Mama spakowała mi drugie śniadanko! Co my tu mamy? Gałki oczne! Świeże i mięciutkie, aż ślinka cieknie. Pychota! Zupełnie jak żelki. Mam pomysł. Co to za odgłos? Ło, ależ on ma zębiska. Chrup, chrup. Bielutkie i ostre. Zazdroszczę mu. Mogę sobie pomarzyć. Co robi Emily? Umieram z nudów na tej lekcji. Więc pomaluję sobie paznokcie. Tak sobie myślę. Tak, to się może udać. Wezmę kilka tipsów. Mają idealny kształt. Przyda się też pasta do zębów. Wycisnę pastę na tipsa. Wystarczy odrobina. I przycisnę do zęba. Pasta zadziała jak klej. No i mam kły. Wow, przerażające. Ksss. Wypróbuję je. Na przykład na jabłku. Coś nie bardzo. Słabo się trzymają i nie są ostre. Szkoda, ale przynajmniej nieźle wyglądają. Może spodobają się Justinowi i w końcu zwróci na mnie uwagę. Jeszcze jedna gałeczka. Wreszcie koniec lekcji. Auć!
Włożę podręczniki do szafki. Są takie ciężkie. Nie będę ich targać przez cały dzień. Do zobaczenia. Wkrótce. Auć, co za wstyd. Na szczęście nikt nie widział. Justin jest taki elegancki. Z peleryną i w ogóle. Jest po prostu doskonały. Jorik się nieco przykurzył. Później go wyczyszczę. Opuścił coś. Magazyn mody? Po co nam tyle książek? Czas na kolejne zajęcia. Dobra, nikt nie patrzy. Pożyczę to sobie. Pierwszy raz oglądam taki magazyn. Piękne stroje i modelki. Więc tak się ubierają wampiry. Może uda mi się znaleźć inspirację. No proszę. Swobodny szyk. Pasowałby mi taki strój. Na pewno bardziej od tych ciuchów. Żaden wampir nie nosi bluzki w paski. Zaraz. Chyba mam zapasową koszulkę. Dlaczego nie pomyślałam o tym wcześniej? Dobrze się składa. Mam też nożyczki. Czas na krawiecką przeróbkę. Położę koszulkę na stole. I odetnę spory kawałek. Mniej więcej 1/3 od dołu. Teraz szablon. Już go wycięłam w kształt ust. Z zębatym uśmiechem. Materiał pomiędzy posmaruję klejem. Tylko ostrożnie, żeby nie pomazać szablonów. Kolejny krok to brokat. Naturalnie czerwony. Nakładam pędzelkiem, który obracam powoli w dłoniach. Dzięki temu brokat rozprowadzi się równomiernie. Posypię tak po całym kleju. Wow, wygląda świetnie. Jestem z siebie bardzo dumna. Jeszcze tylko przymierzyć. Pasuje jak ulał. Rewelacja. Lepiej zabiorę magazyn Justina. Może się jeszcze przydać. Ciekawe, czy Justin już jest. Auć, oto i on. Wygląda wytwornie jak zwykle. Kto jest najpiękniejszym wampirem na świecie? Jak to Dave? Jaki znowu Dave? Spróbuj jeszcze raz. Ja? Och, jak mi miło. Tylko żartowałam. Oczywiście, że to ty. Te kły. Wow, do następnego razu. Buziaki, zadzwoń do mnie. Muszę lecieć. Żegnam. Kim była ta dziewczyna w kuli? I dlaczego z nią rozmawia, a ze mną nie? Myśli, że jest wyjątkowa. Tylko dlatego, że ma aksamitnie czarne włosy i nieskazitelną cerę. Och, jaka śliczna. Żygać się chce. To naprawdę zepsuło mi dzień. I jeszcze w dodatku nudna lekcja. Mam dość chłopaków, zwłaszcza wampirów. Hej, skąd się to wzięło u mnie w plecaku? Nie pamiętam, żebym kupowała nitkę. To mi daje pewien pomysł i to całkiem niezły. Na początek szybki makijaż. Cień do powiek. Polecam blady róż. Zblendowany z czarnym. Najlepsza recepta na efekt smoky eyes. Teraz wezmę nitkę i potraktuję ją czarnym makijażem. Trzeba ją dokładnie pokryć. Tyle wystarczy. Przyciskam nitkę do policzka i przeciągam nad okiem. O tak, pozostawiając cienką linię makijażu. Zrobię tak kilka razy, a później zblenduję z innymi kolorami. O to chodziło. Efekt jest spektakularny. Nie zapomniałam o czerwonym. Oczywiście na usta. Tutaj niezbędny jest cieniutki pędzelek. Namaluję rozchodzące się kreski. Mają imitować ślady krwi. I co o tym sądzicie? Chyba przyciąga uwagę. Nie mogę doczekać się reakcji. O tak, nowa królowa nocy. Teraz tylko pokazać się Justinowi. Aha. Ha? Kto tam? Wow, Mindy? Czy to naprawdę ty? Wyglądasz niewiarygodnie. Naprawdę tak uważasz? Po prostu wow, brak mi słów. Aż mi serce szybciej zabiło. Zresztą sama zobacz. Jakie to romantyczne. Choć troszkę obrzydliwe. W każdym razie ugryź mnie, dobrze? Szybka przekąska. Mówisz poważnie? W szkole? Skoro chcesz. To jest to. Czekałam na tę chwilę. I jak wrażenia? Wszystko, o czym marzyłam. Z nieśmiertelnością ci do twarzy. Wynośmy się stąd. Bycie wampirem nie jest łatwe, dlatego przygotowaliśmy dla Was te niesamowite porady kosmetyczne, które pomogą Wam stać się prawdziwym upiorem. Która z naszych propozycji spodobała Wam się najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach pod filmem. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.